Witam na NXT, proszę Państwa, Panie i Panowie, drugi NXT, już niedługo NXT Takeover, a na razie witamy się na tej tygodniówce, jesteśmy w Kansas City i już tutaj zaraz spotkamy się z Samoa. I jesteśmy już prawowicie na NXT i to ten ring, wcześniej wspomniany Samoa Joe, on obronił tytuł na ostatnim NXT w sześcioosobowym meczu. Battle Royale oczywiście, przeciwko Finowi Balorowi, Cesaro, Neville'owi, Kevinowi Owensowi i samiemu Zayn'owi. Cóż, Samoa Joe ostatnio obronił, na pewno będzie się teraz chciał przechwalać, chociaż może zobaczymy. Tak na razie idzie w stronę ringu. Dzisiaj ma walkę w main eventie z nową gwiazdą, zobaczymy co z tego będzie. Samoa Joe. Cóż, dosyć niedawno, to jest osoba, która pokonała Finna Balora na NXT TakeOver, odbierając mu tytuł NXT. Cóż, Finn Balor miał czas, żeby odebrać ten pas. Chociaż na razie zobaczymy, co sama Joe chce powiedzieć. Witajcie, tu znowu ja, najlepszy, najpotężniejszy i najwspanialszy mistrz NXT w historii tego biznesu. Stało się tak, ponieważ jestem niepokonanym, najwspanialszym i najlepszym człowiekiem tego biznesu. I prawdzie mówiąc, nie ma nikogo lepszego ode mnie, żeby mógł dzierżyć mój najwspanialszy, jedyny tytuł. Mój i tylko mój. Ale, proszę, proszę. Shane McMahon. Czyżby chciał się odnieść do tego, co przed chwilą powiedział Samoa Joe? No, zobaczymy. Jak na razie, Shane O'Mac, witamy na NXT. Pieniążki lecą z nieba, cóż, to oznacza tylko jedno, generalny menadżer będzie chciał coś powiedzieć. Cóż, no zobaczymy co. Shane O'Mac. Twój i tylko twój, tak? Na razie jest tylko twój. Ale wiele osób będzie miało szansę, żeby go zdobyć. Na razie, dzisiaj ustanowiłem ci walkę w main evencie. Zwyczajna walka z nowym zawodnikiem. Przecież to nic trudnego dla kogoś takiego jak ty. Jednak, jeżeli byś przegrał, to nowy zawodnik z nowej federacji, której jeszcze nikt nie przyszedł do nas, zmierzył się o twój pas na NXT TakeOver w Londynie. I tak jak słyszeliśmy, Shane O'Mac ogłosił, Samoa Joe dzisiaj zmierzy się z nowym zawodnikiem. Jeżeli nowy zawodnik wygra, będzie walczyć Samoa Joe Pass NXT w walce Steel Cage Match na TakeOver w Londynie. To by było na tyle. I rozpoczynamy akcję na NXT. Akcję tag teamową, oto kto na NXT TakeOver w Londynie zmierzy się z The Revival. Jako pierwsi Enzo i Cass. W towarzystwie Carmeli pojawią się na stage'u. Oni będą chcieli dostać te title shoty. No cóż, na pewno by byli z nich dobrzy mistrzowie, ale jednak, czy im się uda to czy nie, to się zaraz zobaczymy. Ja oddaję im głos. My name is Enzo Amore and I am a certified G and a bona fide stud. And you can't teach that. And this right here, this is Big Cass. And he's 7 foot tall. And you can't teach that. And this right here, this is Carmella. And she's hot as hell. And you can't teach that. Bada boom. Realest guys in a room, how you doing? Tak jest, how you doing, ale czy to wystarczy, aby pokonać Murphy'ego i Blake'a? Zaskoczyli Murphy i Blake. Czy dzisiaj zaskoczą po raz drugi? No nie wiadomo. Jednak, cóż, to oni są jednak faworytami i każde strony fanów. So-called opponents tonight. We have one word to describe them. And I'm gonna...
spell it out for you. S-A-W-F-T. How you doing? Cóż, wyzwani mięczakami, Murphy i Blake pewnie będą zdenerwowani. Jednak cóż, no, nie można ich lekceważyć. Vaughn Williams ich zlekceważyli i przegrali. Cóż, możliwe, że dzisiaj będzie podobny obrót spraw. Murphy i Blake stoją przed wielką szansą w swoich karierach. Cóż, Enzo i Cass to jednak już nie są przelewki. Jak są zawodnicy, którzy mają doświadczenie. Mają wsparcie publiczności poważne, którym dzisiaj im brakuje, z tego co słyszymy. Możliwe, że to będzie element kluczowy dla tego starcia. Pamiętamy, że ostatnio to oni byli faworytami przez publiczność. No i wygrali. Całkiem możliwe, że dzisiaj będzie tak samo. Tyle, że oni jako niefaworyci publiczności przegrają. Się zobaczy. Na chwilę obecną Murphy Blake już w ringu. Zaczynając za Murę oraz Blake. I sędzia daje sygnał do rozpoczęcia. I błyskawicznie Blake atakuje za Murę. Teraz niski elbow drop dla Enzo. Ale jednak shoulder block. Enzo Amore. Leg drop. No i tak jak mówiliśmy, zaczyna lekceważyć. Ale na razie dobrze mu to wychodzi. Teraz kolejna akcja na nogę. Od Enzo na morę. Enzo, łokieć kolejny, ogłuszać, że jednak nie i ostatecznie to będzie tornado, helikopterek dla Blake'a. Zakręciło mu się już chyba w głowie od tego. A teraz to nie jest dla niego dobrze, bo wchodzi Big Cass. A Big Cass stale to nie jest taryfa ulgowa. Wręcz przeciwnie, Big Cass to jest wręcz, powiedzmy, komitet powitalny specjalnie dla Blake'a. Chociaż teraz Blake zaskoczył Big Cassa. Cóż, ale nie na długo. I ależ teraz backbreaker od Big Cassa. I pokazuje taki bicek, ale też wrzuca Murphy'ego. Tu już Big Cass. Tu już dominuje. Przerywa Murphy i wychodzi. To może być dramatyczne skutki. Tu już Blake. Teraz kopnięcie. Ale Big Cass nie jest dłużny. I teraz potężny cios dla Big Cassa. Murphy czeka na zmianę. Blake, czy może jej dokona? Łokieć. I ale za późno, specjalne komitanie. Ale teraz Blake, to może być zmiana. Próbuję go podnieść, ale jednak nie. Big Cass jest zbyt ciężki. I do ringu wchodzi Enzo Amore, który akurat będzie mógł go podnieść. Ale Enzo Amore bardziej lubi lekceważyć niż walczyć i to wiemy bardzo dobrze. Teraz Enzo Amore rzuca go, ale chyba to jest zły narożnik. Teraz okopuje go Enzo Amore Blake'a. Cóż, ale Blake fantastycznie teraz. Ale teraz cios. Jeszcze jeden. Ale belly to belly suplex od Blake'a.
jest szansa, żeby się zmienić z Murphy'm. Tak jest. Murphy wchodzi, ale... Running crossbody dla Blake'a, ale... Najwidoczniej Zamora nie zauważył zmiany, że Murphy jest teraz nielegalnym. Przeciągałem Zamorę na środek i potężne kopnięcie w plecy. I Blake elbow drop. I teraz Murphy obijałem Zamorę kolanko prosto w plecy. Ale co robi Murphy? Ale się, to jest błąd, odsuwa się i... Potężne uderzenie dla Blake'a. Ale Murphy nie podchodzi i jednak się rzucił na Zamorę. I ja puszczam ją w ring. Teraz Big Cass biegnie uratować Zamorę. Zrzuca Murphy'ego. I zaczyna się bijatyka. Zamorę. Wrzuca Murphy'ego. Wchodzi na ciebie, czy będzie chciał to zakończyć, jednak Murphy zdołał zareagować. Teraz podnosi Zamorę Murphy. Coś się nie udało. Zamorę. O-o. Tornado DDT. To jest już koniec. Koniec to jest, proszę państwa. Murphy nie wstanie. Jeden. Dwa i kickoutuje Murphy. Zamorę pokazuje Murphy'emu, żeby wstawał. Tu jeszcze zrobi Enzo, na razie okłada. Ale nie na długo, Murphy wrzuca do narożnika. Zamorę podnosi, oj, to może mieć tragiczne skutki. Może być tragiczne w skutkach, Zamorę. No cóż. Tylko czy mu się... Teraz superplex, potężna akcja z trzeciej liny. I cóż, jeden kick out od Zamora. Murphy dalej chce walczyć, jednak nie. Wpuszcza Blake'a. A ci teraz obydwaj będą obijać. Zamora jednak nie podnosi go Murphy i idzie. Blake. Znowu i teraz kolejna akcja wysokiego. Ryzyka się szykuje. Cóż, niedobrze dla Zamorę. I ależ teraz crossbody. Ależ teraz to skontrował Zamorę. I wchodzi Big Cass. Big Cass z leg dropem. Już wita Blake'a. Cóż, to na pewno nie jest dobre. Jeszcze podbródkowy. Big Cass rzuca i backbreaker. O-o, stoi w danej pozycji, czy usłyszymy? Jednak tak i Empire Elbow. Zużyta może być koniec. Jeden, dwa i przerywa Murphy. Jeszcze raz, Blake podnosi go, ale jednak shoulder block, jest szansa na zmianę, ale on podnosi Big Cassa. Co on robi? Rzuca go z narożnika z Murphy'm i będzie akcja tak. I kickoutuje Big Cass w ostatniej chwili. Murphy podnosi, ale Big Cass czuł, że tak będzie. I rzuca go do narożnika. Czy to może być już... Mogą zakończyć to. Zamorę. Big Cass. Czy będzie szakalaka? I BUM! Szakalaka! Specjalnie dla Murphy'ego. Ale przypięcie 1, 2 i... Blake przerywa. Ale Zamorę położył i Blake'a i Murphy'ego. Cóż, czy to miałoby być jakiś skutek? Wyrzuca go z ringu Zamorę. Dropkick. Zamorę podnosi Murphy'ego.
Będzie Irish Whip i uniknięty running crossbody. To może być running skutki, ale Enzamore łapie. Enzamore wchodzi na trzecią linę i czy będzie akcja wysokiego ryzyka? Jednak nie, Murphy. To może być mieć dramatyczne skutki dla Enzamore. Teraz może Enzamore po raz kolejny dostać superplexa. I superplex! Ale Murphy podnosi. Podnosi Enzamore. I mamy kopnięcie. Oj, 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 drugie kopnięcie. Ależ mocna akcja dla Enzamore. Enzamore jeszcze obijany. Co zrobi Murphy? Murphy kolejne kopnięcie, tym razem prosto w plecy. Podnosi Enzamore Murphy. Rzut w narożniku, czy może akcja kończąca? Jednak nie. Enzamore i crossbody. No może być koniec. Enzamore pokazuje, że czuje tą moc. Siada sobie. No i on już wie, że wygrali. Enzamore DDT. Potężne DDT, ależ Blake teraz uniknął tego. Wiedział, że Enzamore chce go zaatakować, aby móc przypiąć Murphy'ego. Jednak to nie ma skutków, ale teraz super kick, niski super kick i forearm na Enzamore. Już Murphy dominuje Enzamore. Czołga się do narożnika z Big Cassem, jednak nie ma użycia. Chociaż teraz to jest szansa. Schoolboy, ale linie ratują Murphy'ego. Cóż, to może być szansa dla Enzamore. Backbreaker. Cóż. To chce zrobić Enzamore. Enzamore zmienia się z Big Cassem. Big Cass złapał Murphy'ego, ale to Murphy wykręca rękę. I ależ teraz akcja od Murphy'ego. To może być koniec. Jeden, dwa, Big Cass kickoutuje. Colin Cassidy atakuje. Teraz w natarciu Blake. Ale Big Cass się rzuca na Murphy'ego i potężne kopnięcie od Blake'a. Teraz Blake podnosi Big Cassa. I suplex, wow. Jak on wyniósł. Teraz Big Cass, chociaż co robi Murphy? Murphy obwiązuje. O, jeszcze może być tragiczne w skutach, chociaż Big Cass. Teraz narożnik, znaczy gliny prosto i specjalnie i prosto jeszcze kopnięcie, chociaż Murphy wstaje. Murphy wstaje. I DDT dla Colina Casselliego. Cóż, już za akcję teraz. Armbar takedown zapięty od Murphy'ego dla Big Cassa. Big Cass się może poddać. To może być koniec tej walki, chociaż Big Cass i proszę teraz jak to może być Big Boot. Ale teraz rzuca prosto w ten odsłonięty narożnik, który odsunął Murphy. Bardzo brudna zagrywka. Rzuca i... ale nie ma clothesline'a. Jest clothesline. Tyle dla Big Cassa. Blake pokazuje, że to jest już koniec. Co zrobi? Wchodzi na trzecią linę. To może być tragiczne w skutkach. Moonsault! Przypięcie! Jeden! I dwa i kickoutuje Big Cass. On czuje moc. Elbow drop. Raz Blake podnosi, chociaż to był błąd, bo teraz clothesline. I Big Cass. No cóż, chyba szykuje się do wykonania akcji kończącej. Wyniesienie, ale jednak Blake. Teraz potężne uderzenie. Prowadzenie do narożnika.
co zrobił Blake. Blake, elbow drop. Cóż, i Blake wchodzi na trzecią linę. Co zrobi Blake, to może Big Cat musi teraz skontrować. Jest, udało mi się, mu się. I zmiana z Enzo Amore. Enzo Amore podnosi Blake'a. I będzie suplex. Tak jest, mamy suplex. Teraz jeszcze uderzenie dla Murphy'ego. Enzo Amore wchodzi na szczyt świata. Enzo Amore pokazuje, żeby wstał. Teraz takim małym saltem grywa, podnosi Blake'a, ale Blake wykręca rękę i shoulder block. I co robi Blake? Wychodzi z ringu. O, Enzo Amore próbuje się doczołgać. Enzo Amore próbuje wstać. Pomaga mu Blake. Teraz Blake. O, Tiger Bomb z przypięciem. Jeden. Kick out. Od Enzo Amore. Kick out od Enzo Amore. Blake nie ma już siły, żeby dalej walczyć. Więc co on zrobi? Enzo Amore teraz. Enzo Amore i crossbody. Teraz wchodzi Big Cass. Wchodzi Big Cass, który rzuca Blake'em. Big Boot. Teraz rzuca Blake'a w narożnik Enzo i Cassa. Będzie, czy będzie po raz drugi w tym meczu szakalaka? Wszystko na to wskazuje. Big Cass rzutem za Amore i jest szakalaka. Ale co to? Jeszcze Enzo Amore nie chce. Enzo Amore każe jeszcze wstać Murphy'emu. I DDT! To jest już koniec. Jeden, dwa i trzy. Enzo Amore i Big Cass wygrywają ten pojedynek po niesamowitej kombinacji. I jednocześnie zapewniają sobie miejsce w walce z Revival na NXT TakeOver w Londynie. Cóż, na pewno Blake i Murphy są teraz na siebie wściekli, bo radzili sobie świetnie. Jednak to ta akcja zakończyła walkę. Ta akcja skończyła ten jakże długi mecz i wyrównany. Cóż, Enzo Amore i Big Cass wygrywają mecz. Bardzo ważny dla nich mecz. Mają prawo do cieszenia się. Aha. Cóż, jak sobie poradzą, dowiemy się już za dwa tygodnie na NXT TakeOver. A my jesteśmy, kontynuujemy na backstage'u, gdzie jest z nami Carmella. Ale co to? Carmella zaczyna walczyć z Aską. Carmella zaczyna walczyć z Aską, ale Aska teraz obija Carmellę. Obija Carmellę jak wściekła. Cóż, bierze o Aska, zostaw to. Aska zostaw, wolesz teraz prosto w Carmellę. I jeszcze raz prosto w Carmellę. Jak teraz Carmella obijana. Aska wściekła. Aska wściekła, Aska chce z powrotem swój tytuł. Rzuca i Carmella przelatuje przez drzwi. Aska bierze śmietnik i uderza tym śmietnikiem Carmellę. Oj, za czym sobie Carmella zasłużyła. Ona wygrała, ona jest od ciebie lepsza, Aska. Nie, możesz już się przestać, przecież masz rewanż. Ale Aska i jeszcze walizką dobija. Dobija Carmellę. Aska, co ona ci takiego zrobiła? Chociaż teraz Carmella, możliwe, że jej się coś uda. Teraz Carmella bierze walizkę, jednak nie, jednak ona ją odkłada i ale z pół obrotu ją potraktowała Aska. Cóż,
Carmela zawahała się użyć walizki i to się może przeciwko niej. Teraz... Oj. DDT, potężne DDT. Aska. I DDT. Jest zadowolona z siebie. Aska jest z siebie zadowolona. Chociaż teraz Carmella. Carmella podnosi ją i jednak nie. I jednak Aska ciągle rzuca. Ciągle rzuca i suplex. Nie, teraz Carmella. Carmella przed wielką szansą. Carmella. Możliwe, że teraz Carmella się uda coś zrobić. Miejmy nadzieję, chociaż Aska już dalej ma przewagę nad Carmellą. Teraz podnosi ją Aska. Rzuca prosto w skrzynię. I dalej. Cóż. Czym sobie na to Carmella zasłużyła? Czym sobie na to Carmella zasłużyła? Co Aska? I DDT. Kolejne DDT. I Aska. Kontynuujemy akcję. Nadal nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Dlaczego Aska zaatakowała Carmellę? Aska chce swoje mistrzostwo, a dzisiejsza walka wieczoru przed nami. Samoa Joe zmierzy się z nowym zawodnikiem WWE. To będzie tak samo debiut nowego zawodnika w WWE. Na pewno nie będzie miał łatwo. Samoa Joe udowodnił, że jest godnym mistrzem NXT, wygrywając Six Man Battle Royale match. Już pamiętamy dobrze. No teraz zobaczymy, jak sobie poradzi z nowym zawodnikiem. Chociaż nie możemy ukrywać, że to on jest faworytem tego starcia i to sporym. Jednak tylko, czy na pewno uda mu się dzisiaj wygrać, to nie jest pewne. Jedynie można je przypuszczać. A my tylko czekamy na jego przeciwnika. Co to jest? No? Kto to jest? Michael. Proszę Państwa, to Michael. Tak jest. Legendarny wrestler polskiego wrestlingu tutaj w WWE. Cóż można powiedzieć? Witaj Michael. Witaj i wygraj to starcie. Cała Polska trzyma za Ciebie kciuki. Musisz pokonać Samoa Joe, po prostu musisz. To jest twój priorytet. Jeżeli ci się uda, możesz zdobyć jego mistrzostwo. My teraz tylko czekamy na tą walkę. Już starcie Samoa Joe lekceważący, Michael pełen energii. Cóż, zobaczmy, mamy clinch. Ale teraz fantastycznie Michael. Przeprowadzenie do parteru i obija teraz Samoa Joe i arm drag. Michael dominuje Samoa Joe, dominuje forearm, robi Michael clothesline. Cóż, żależ się teraz pokazał z świetnej strony. Wychodzi za liny, ale tutaj już Samoa Joe pokazuje. Oj, Samoa Joe nie na spotki, jednak nie. Na szczęście nie. Cóż, Samoa Joe na pewno się tego nie spodziewał. Teraz uderzenie i oj, to będzie bolało, ależ. Teraz jeszcze Big Boot. Samoa Joe pokazał Michaelowi, że to nie jest miejsce dla słabe uszy. Jeszcze prosto w ring. Sędzia już odliczył do 6. Wrzuca Michaela. I jeszcze Big Boot od Samoa Joe. I wracają do ringu. Cóż, Samoa Joe, ale teraz to jest szansa dla Michaela. To jest szansa dla Michaela. DDT! Tornado DDT!
Cóż, i teraz mamy submission. Czy się podda? Samoa Joe się może poddać. Samoa Joe się może poddać, ale jednak nie. To za mało, żeby pokonać mistrza NXT. Teraz przygniót go tym ciałem Samoa Joe i odbi się od lin i nietrafiony clothesline, ale teraz kombinacja Mike'a i wylatuje znowu poza ring. A tam już idzie Samoa Joe. Michael. Raz, fantastycznie i suplex. Jak on wyniósł Samoa Joe. Cóż, nawet jakoś nie byliśmy w stanie. I luta też press dla Samoa Joe. Cóż, Mike chce tego pasu, to widać. On się pokazuje w tym momencie z jak najlepszej strony. Mam tymczasem sędzia już do 5. Mamy przerzut. 6. Cóż, lepiej wracajcie do ringu, panowie, wracajcie do ringu. Michael teraz rzuca Samoa Joe do ringu. I co będzie? Przesuwa Samoa Joe na środku, do środka. I poddusza. Poddusza i pokazuje, że mistrz NXT to nikt dla niego. I mamy przypięcie. 1 i 2 i kick out i jest Samoa Joe. Jednak myślał, że to wystarczy, aby pokonać mistrza NXT. Cóż, na pewno dał sobie dużo. To może być koniec. I ależ nietrafiony Knight Rider. Nietrafiony Knight Rider. To się może do niego tragicznie obrócić, ale teraz Samoa Joe po raz kolejny i mocne kolanko i po raz kolejny tornado DDT. Jeszcze teraz bicie. Kolejna dźwignia. Kolejna dźwignia. Mike chce poddać mistrza NXT. Czy mu się to uda? No nie. Samoa Joe po raz kolejny się uwalnia z tego jakże nie potężnego uścisku. Podnosi, ale Mike teraz kontruje. Ale Samoa Joe też nie pozostaje mu dłużny. Ale nie trafił i zigzag! Ależ fantastycznym refleksem popisał się Mike i po raz kolejny poddusza. Po raz kolejny go poddusza. To jest szansa. To jest szansa dla naszego polskiego zawodnika. On może teraz wygrać. Dominuje Samoa Joe. Kolejny raz. Mike na szczęście szykuje się. Możliwe, że to będzie koniec. I spear dla Samoa Joe. Spear dla Samoa Joe, to jest już koniec. 1. 2 i kick outuje Samoa Joe. Mike to nie wierzy. Mike to nie wierzy, ale to nie za mało, żeby pokonać Samoa Joe. Mike na szczycie świata. Nie rób tego. Chłopcze, nie rób tego, to może być skontrowany i splash! Dla Samoa Joe, Samoa Joe niszczony. Na pewno nikt się tego nie spodziewał. Nikt się tego nie spodziewał, shoulder block. No i teraz Samoa Joe. Podnosi Michaela. O i German suplex. Teraz Dragon suplex, tak jest. Mordercza kombinacja i German suplex z przypięciem i sędzia liczy 1, 2 i kick outuje Michael. No cóż, Samoa Joe widać, że jest trochę zdenerwowany. Podnosi teraz Mike'a, ale nietrafiony i back suplex. Samoa Joe ucieka z ringu. Mike za nim, ale to niepotrzebne, STO. Tak jest, to jest tylko kolejna z sztuczek Samoa Joe. Jednak wchodzi za nim Samoa Joe do środka. Ale teraz na szczęście Mike. Kontruje Mike. Ależ forearm. Ależ forearm i senton. Na pewno będzie miał tego dosyć. Samoa Joe już pokazuje, że ma pełne panowanie nad walką. Cóż, na pewno go zaskoczył.
uppercut dla Mike'a, od Samoa Joe teraz podcięcie. Samoa Joe stosuje wszystkie techniki. Teraz potężna główka. I chop. I jeszcze kopnięcie. Samoa Joe każe wstać. Cóż. Teraz. O-o. I kolejna akcja. Chociaż teraz to jest duża szansa. Łokieć. I będzie suplex. Mamy suplex. Samoa Joe pokazuje ciągle, że on tutaj jest mistrzem. I że nikt mu nie będzie mówić, co ma robić. Kolejny senton. Kolejny senton. Dla Samoa Joe. O. I mamy kolejną akcję. Od Samoa Joe. Teraz potężny rzut w narożnik. Ale teraz Michael i Spear! Spear! Spear out of nowhere! To może być już koniec. Jeden. Dwa. Trzy. Michael zwycięzcą. Michael pokonuje Samoa Joe w main evencie. Michael może być pretendentem. On może zdobyć pas NXT. Cóż, na pewno Samoa Joe się tego nie spodziewał. Na pewno państwo się tego nie spodziewali. Nowo gwiazdo, dopiero co podpisał kontrakt. I już pokonał mistrza NXT. Samoa Joe na pewno się będzie chciał coś przygotować do tego. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Na chwilę tym wspaniałym akcentem. Ten Spear zakończył to starcie. Zakończył zmagania z mistrzem NXT. Cóż, tym szokującym akcentem żegnamy się z państwem. Do usłyszenia za tydzień na NXT.